Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek z Thief Simulator 2. Zaczynamy sobie, kontynuujemy przygodę. Ostatnio okradliśmy sobie autko, które poza odcinkiem zdemontowałem, bo byłoby to troszkę monotonne. Zdemontowałem sobie do zera. Zobaczymy na Black Bayu, czy możemy coś sprzedać z tego auta. Możemy. Tarcze hamulcowe i koło. Dobra. Kurde bela, jakie tutaj niektóre części kosztują. Koło. 10 kafli za kurcze koła. Tutaj tak samo 8 kafli za koła. Okej. Ale to pewnie z innych aut po prostu. No i klasa, dobra. W takim razie idziemy do serwisu. Zanim pojedziemy do serwisu, powyjmuję sobie te części. Tani blender, dobra, niech zostanie. Weźmy te wszystkie świece i tak dalej. Idziemy sprzedać całe auto. I zaraz kupimy sobie również buty. Idziemy do serwisu. Tutaj Davidos. Dobra. Ej, energolek mi się skończył. Zaraz pójdę po jakąś kulkę czy coś. Dobra. Deolek. Hello, mate. Hello. Kurde bela. No trochę zarobimy. Jeszcze sprzedajemy samo auto. No i kurde, klasa. Czekaj, czy ten wózek widłowy, a czy wózek widłowy, wózek golfowy, czy jest w stanie rozkręcić. Ale chyba nie. Ja po prostu jestem w stanie go sprzedać, ale nie rozkręcić. Zaraz sprawdzimy. No. Ja go tylko sprzedać co najwyżej. Nie mogę go rozkręcić. Dobra, idźmy sobie w takim razie teraz kupić buty. Nasze nowe buty. Jakie buty. Kupujemy. Nie możemy teraz to ulepszyć. Laptop do hakowania mogę ulepszyć za 30 kafli. Mamy wszystko ulepszone. No dobra. Ciekawe, jak dużo lepsze są te ciche buty. Jedziemy w takim razie do Madison Street i idziemy dalej kontynuować nasze zadania, żeby wszystko mieć już odhaczone. Więc tym się teraz zajmiemy. Sobie zaleję tylko jakiś piciu, żeby troszkę mieć. Dopić. No i klasa. Dobra. Nie wiem, który to już jest odcinek nagrywany na zapas. Ale jest ich bardzo dużo. Jedziemy w takim razie do sklepu najpierw. Czy już nam zaliczyło? Teraz to jeden nam zaliczyło. Czyli zostaje nam tylko 113, 14 i 16. Czyli będziemy musieli się dostać na komisariat. W porządku. 17 godzin zostało. No, jeszcze dużo. 17 godzin to jest kurde do jutra. Czeka. Wydajemy wszystko oczywiście. Jeszcze bierzemy komputer gamingowy, sprzedamy. Dobra, zobaczymy ile będzie po podwyżce cen. Inflacja w górę. 300. No i klasa. To mi się podoba. W takim razie jedziemy sobie do... Jaka była pierwsza? 113? 113. Dobra. Mam jeszcze jeden łup do zebrania. Najlepiej widzę przyjechać o godzinie... Jakoś koło 23. Tylko Abi będzie nie spać. Ale to do ogarnięcia. Dobra. Abi myślę, że nie zrobi nam zbytnio kłopotów. Prawda, Abi? No. Idźmy spać. Ciekawe, czy mają auto też do ukradnięcia. Myślę, że mogą mieć. A, do 23 chyba miałem spać. No dobra, no cóż. Może być i północ. No. A, dobra. I tak git. Dobra, elektronika. Dobra. No
i klas. A nie, tak tego nie zrobimy. Tak to zrobimy. Jasne. Zbieramy się tutaj. Kamerkę trzeba na pewno na początek wyłączyć. Ja nam nie robiła problemów. Dobra. Hamujemy się. Dobra, zobaczmy, czy mają autko. Mają autka. Ale wydaje mi się, że będą mieli autko, bo tutaj jest kamera idealnie na auto. Więc wydaje mi się, że tutaj w przyszłości pojawi się auto. Dobra, ukradnijmy, co tutaj mamy. Jakiś router. Dobra, idźmy na górę. Tutaj mają coś w sypialni. Ajajaj, chyba coś przeskrobał, że na kanapie śpi. A, gitara basowa, dobra. Włączmy elektronikę. Dobra. Kurde, nie wiem, tutaj się załamuje ten kabel. Ale dobra, to ten. Odtwarzacz płyt. Dobra. No ewidentnie tutaj chyba sobie przejebał kolega, że śpi na kanapie. Konsola. Dobra, tutaj jeszcze możemy kamerki wyłączyć. Dobra. Rozbrojone, super. Monitor, kolejny komputer, ale już nie gamingowy. Whisky. Dobra, tutaj mamy dysk SSD. Tutaj mamy dysk twardy. Tutaj nic. Troszkę pieniędzy, znowu rozrzuconych po domu. Jest kolejny twardy. No i dobra, weźmy ten komputer. Daj mu szklankę whisky. Niech ma coś od życia. A jestem szybki, tak idąc na kucaku. Bela. Mogę tu przejść, no. Fajnie, nie przejmuj się, to tylko ja. Aż złodziej. Aż osobisty złodziej. A, mogę powiększyć jak u zumiejki. To jest prawda. Tylko, czy mi się chce tutaj więcej łazić? Mi się nie wydaje, że chce mi się tutaj więcej łazić tak naprawdę, wiesz? To co chciałem, to zrobiłem, bo miałem tak naprawdę do ogarnięcia tylko jedną rzecz. No, nie ma sensu. To 114 będzie ciekawe, nigdy tam się jeszcze nie włamywałem. Dobra, idziemy to wszystko posprzedawać w takim razie. To nie tutaj, jeszcze dalej. Nie wydaje mi się, żeby był sens cokolwiek i tam jeszcze ukradać. Dobra. Puter. Właśnie, bo do 114 chyba nie ma żadnych informacji. O, to chyba prawda. To pojedziemy i sobie kupimy informacje na temat tamtych ziomeczków. Dobra, no to zostaje nam 114 i zostaje nam komisariat. To też jest do ogarnięcia. Dobra. No dobra, już kupimy sobie do 114. Wszystko. Czy mam w ogóle jakieś nowe questy? Nie, dobra, no to git. Wejdźmy sobie w Rob Tips. Do 14 kupujemy wszystkie informacje. Kurde bela, ile informacji. I 115. A, 115 już się chyba włamywałem, ale możemy mieć informacje. Dobra, będziemy mieli wszystko. Tutaj tak samo sobie pokupujmy, coś doszło tutaj nam, żeby już mieć z głowy. Dobra. Już wszystko, super. Pięknie. Wskazówki, w takim razie jedziemy sobie do 114. I tutaj akurat do 114 przyda nam się większy plecak, ale to za chwilkę. Dobra.
Tutaj już będzie ciężej, mam wrażenie. Ale damy sobie radę. To 14 to nie powinno być jeszcze największe wyzwanie. Problem będzie też z komisariatem. Komisariat był przewalony z tego co pamiętam. Ile pojechałem. Gdzie to jest? To 14. Kurde, nie widzę tego. No ja tu się wyrąbałem, kurde. Gdzieś po drugiej stronie całkowicie mapy mnie zrespiło. No. Tutaj pojedźmy i tutaj zaparkujemy na tym parkingu. Tylko 18 godzin, ta, tylko 18 godzin. Odstawimy im kamerkę i dowiemy się całkowicie, co robią przez 24 godziny. Tak na wszelki wypadek. Dobra. Pośpijmy sobie do czwartej. Mieliśmy podane, kiedy ich nie ma w domu, ale wolałbym wiedzieć, co robią cały czas. Dobra. Alarm w furce głównej. Dobra, spoko, ja zawsze przeglądam to. Dobra, odbieramy. W porządku. Najlepiej przyjechać koło 22, kiedy oni idą spać. Widzimy się o 22, jest tylko ochroniarz dostępny. Tak? Nie. Do 14 nigdy nie wszedłem. Nie byłem w stanie. No, zapiszę, zapiszę. Dobra, włączmy sobie tę kamerę. Dobra. Tutaj chyba trzeba mieć laptopa, żeby się włamać, czy nie? A nie, elektronika. No to wtedy nie miałem elektroniki. No, nie mogłem się tu włamać. Kurde, to trzeba inaczej. O. Jakby to zrobić? Tutaj może. Tak, tak, tak. O. Dobra. Wchodzimy do środka. Mamy wszystkich oznaczonych. Nie mogę drugiej kamery wyłączyć. Nie, po jedną. Będziemy tyłem. A, żeś tam, więc luz. To wygląda na bardzo proste w sobie mieszkanie, jak tak patrzę. Ale auto, o kurde bela. Dobra, wyłączmy tutaj. Garaż. Dobra. Rzeźba. Dobra, punkty specjalne. To od razu wykorzystamy sobie te punkty specjalne i weźmiemy sobie właśnie to. Nieprzytomność. Aż w ogóle wszystko mamy chyba odblokowane. No. Panowane. No, wszystko mamy panowane, super. Kurde, mają laserki. Ej, ej. Włączymy zaraz tutaj panel sterowania i będzie git. Nic już nie będzie. A nie, jednak laserki pozostały. To ciekawe. Dobra. Jakiś posąg weźmy. Deskorolka też weźmy. Kupmy sobie ten większy plecak. Jakiś obraz. Ekspres. O nie! Co jest? Halo, skąd ty się tu wziąłeś? Kim ty jesteś? Skąd on się tu wziął? Halo? Co to za człowiek? To był ochroniarz?
Nie, no nie był tam cały czas. To chyba. To jeszcze zapisałem grę. Tutaj zapis. Kontynuuj. Kręcę się po odcinku. Ten ochroniarz, okej. Okay. To ma sens. Dobra, jeszcze raz. Dobra. Po prostu tak. Dobra, nie będę włączał tej kamery, nie ma sensu. Teraz. Dobrze, że zapisałem, no. Zajmę jeszcze raz, uzupełniamy. Dobra. Ten. Dobra. To jest jakaś notatka. Zapisujemy, widzowie. 4, 5, 1, 4, 4. Dobra, kupmy jeszcze powiększony plecak. Dobra, szybka akcja. Ten telewizor. Ja mam te ciche buty, to chyba mogę normalnie chodzić nawet. No. Może włączmy alarm? Nie mogę włączyć alarmu. Wymagany sygnał kluczyka. O, w ten sposób. Dobra. Wrzućmy to sobie na zewnątrz. To mi może tutaj zagradzać drogę. Dobra. Zbijmy te drzwiczki. Dobra, wszedł do środka. On będzie szedł na przedni ogródek. A ta babka czemu wstała? Po co ona wstała? Halo? A ona wychodzi. O nie, nie wiem, czy nie odkryje otwartych drzwi. Ona do roboty idzie. Ona wstaje od razu, zapierdziela do roboty. A nie zauważyła, że coś jest nie tak. Super. Jak się robi? Ja tak robię przynajmniej. Wstaje do roboty, no. Wszystko się zgadza. Łazienka. Dobra. Idziemy dalej. Głośnik. Głośnik. Odtwarzacz. Pieniążki. Kolejne pieniążki. Słuchawki. Dobra. Pieniążki. Tutaj nic. Tutaj też nic, dobra. A odkurzacz niech sobie będzie. Wyżej go wywalimy, bo on sporo waży, a mało jest warty. Dobra, nic ciekawego. Dobra, tutaj jakiś zabytkowy zegar. Dobra, tutaj kolejne pieniądze. Dobra, kolejne pieniądze. A to co? Nie mogę tego wziąć. Dobra, kolejne pieniądze i ufon. Dobra. O, jak wejść na górę?
O, to jest pytanie. Jak mogę zabrać sygnał kluczyka? Znaleźć kluczyki? Aż napisane. Ja napisane. Klucz do drzwi wejściowych, otwarte okna. Idziemy tędy. A nie, tu klucz jest potrzebny. Otworzymy okno. Tu jest drabina. Dobra, okej. Altanka. Altance jakiś telefon został. Weźmy. Poczekajmy, aż on sobie stąd pójdzie za 13 sekund. Będzie szedł środkiem. Będzie szedł do środka też. O 5. 6. On tak będzie szedł tam, więc git. Ale zobaczyć otwarte drzwi. Oby nie. Dobra, jest drabina rzeczywiście. To jest kamerka. Ja ją wyłączył. Bo zabierał rzeczy stąd. Laptop. No tylko laptop. Chodzimy na górę. Okej. Nexon weźmy, a plecak pełen. Kurde bela, niedobrze. Zróbmy zapis w ogóle gry. Zapisz grę. A nie mogę zapisać tutaj. O, 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 to przypał. Ale odkurzacz, w sumie rację. Odkurzacz mi jest useless. 5 kilo waży. Tu też są laserki. Dobra, safe. Oj, są kamery. To. Super. iMac. O kurde, to jest akurat mi potrzebne. To mogę wywalić. Kurde, no i tutaj zaczynają się kłopoty. Radio. Myszka. No i cały zestaw do iMaca. Głośnik wyrzucimy. No i dobra, twórzmy może safe. Dobra. Oj, mieszkaniec odkrył włamanie. Ajajaj. To innym razem się włamiemy do tego safe'u. Ja mogę stąd wyskoczyć jakoś? Chyba nie. Może mnie tutaj nie znajdą. Dobra. Jak policja sobie stąd pojedzie, się zwiniemy stąd na luzie. Dobra. Dobra, niech policja sobie pojedzie. Raczej jesteśmy bezpieczni. Proszę stąd odjeżdżać, nie życzę sobie. Tak myślałem, że kurde odkryję te otwarte drzwi. Tak coś czułem. Okej, nie ma nikogo. Tylko Davidos. Tak, zabraliśmy wystarczająco duże rzeczy. Dobra, już się zwijają. No i klasa. Ja też muszę się zwijać, bo oni zaraz wszyscy wstają.
Dobra. Jedna policja odjechała. Druga chyba też zaraz odjeżdża. O właśnie, zaraz skończy mi się abilitka, to też racja. Ile mi została abilitki? Minuta 45, ajajaj. Muszę się pośpieszyć. Dobra, weźmy ten telewizor. No i idziemy wszystko sprzedać od razu. Dobra. No udało się. Idźmy. A więc sklep. Napełniono bak samochodu. Aha. Jeszcze nie było tego. Pierwszy raz tankuję? Dobra. Witam. Słuchawki, kamerka, ekspres, laptop, słuchawki, telewizor, obraz. Złota rzeźba za 3750. Kurde bela. 25 kafli. Ja pierdzielę, jeszcze sprzedamy te rzeczy wszystkie. Dobra, kryjówki. Ale co było? No jeszcze jak? A, nauczyłem się 8 skilli, dostałem kolejne osiągnięcie. Kurde bele, ja zaraz maksa zrobię w tej grze. Normalnie maksujemy tę grę. Dobra, ale tym akcentem będziemy sobie kończyć ten odcinek, tylko sobie sprzedamy tutaj te iMaki. Kolejne 4 kafle. Tankowane, aaa. Rozumiem. Do tego medalu dalej mi brakuje, ale myślę, że tam znajdziemy. Elektronika. Naprawdę? To są... A doszło mi to chyba, bo wcześniej tego na pewno nie było. A to są podstawowe rzeczy. Konsola do grania. Ninledo. Śmieszne. Brązoletkę też dostałem. W takim razie przygotujmy ją. I sprzedamy również. Dobra. No i tym akcentem będziemy sobie kończyć ten odcinek. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się do kolejnych odcinków z Team Simulator 2. Elo.